Teraz czuję, że mi się uda. Dobra, już wiem, co mam robić. Mam siekierkę, mam robić drewno, robić jedzenie, przetrwać. Już wszystko rozumiem. No wiem, że zwaliłem, no ludzie, ale co miałem zrobić? O, tu coś jest, patrzcie, leży jakiś typek od razu nas. Dobra. Teraz już wiem, o co chodzi. Siekierka jak się ma, to już jest, kurde, królem dżungli. Dobra. W ogóle jakaś jaskinia to jest. Damy sobie radę już. Powoli zaczynam rozumieć, na czym polega survival tutaj. Widzicie, że jakbym uciekał, to by mnie nie zauważył, ale miałem ochotę na króliczka. Moja postać była głodna bardzo. Miała takiego smaka na królika, że nie mogłem się powstrzymać, tylko musiałem go zjeść. Wiecie co, po prawo chyba mam iść, ale pójdę po lewo trochę. Zjem coś i dopiero wtedy pójdę po prawo. Idziemy teraz w Dolinie Śmierci. No, prawo jednak trzeba było iść. Mapa by się przydała do tej gry, to bym był królem, ale wtedy cały czar by prysł z survivalu. No, a teraz to sobie mogę tu przetrwać, patrzcie. Wyjdę tu na skałkę, zobaczę, co jest dookoła. No, idź postacio. A, tu są te domki, dobra. Lake Cryo. Może tu jest jakaś mapa? O Boże, zapałkę rozpaliłem. Mam nadzieję, że jej nie zużyłem. Bo chyba 5 razy kliknąłem. O, camp office. Dobra, to tu jestem. Najlepiej. No tak, tylko że nie mam siekierki ani niczego aktualnie, bo nic nie zwiedziłem jeszcze. Trochę słabo w takim razie. This stuff will come in handy. Mam haczyk. Niby spoko, a jednak słabo, tyle wam powiem. Bo nie mamy tego, bo nie mamy noża, nie mamy sikiery. Czyli nie możemy drewna, pewnie nie możemy nic kraftować. O, mam czapkę ciepłą. O, otwieracz do puszek. No to mi się przywarciło teraz. Takie skarby znalazłem. Nie ma tu tego kolesia, co był ostatnio zamarznięty. Ciepłe skarpety. Skarpety, kurde, antygwałty. Dobra, teraz mamy tak, że te skarpety są cieplejsze, to ubieraj je. Która czapka jest cieplejsza? Będziemy harwestować ją teraz. Zrobimy z niej szmaty. Masz nóż? A tak, mam nóż przecież. No tak, bo przecież nóż każdy ma. Zrobimy z niej szmaty. Idziemy zobaczyć, jak się wędkę robi. Może wędkę umiem zrobić. No bo mam haczyk, tak. Fishing tackle. Co to jest fishing tackle? Hook i line. A hook and line used for catching fish. Begin crafting. Cannot craft with tool to use. Hunting knife. Sewing kit. A, to się robi bez niczego.
Patrzę, co tu już. Fishing tackle, hook, line. Wiecie co? Ja już to chyba mam. Yes, a hook and a line used for catching fish. Dobra, czyli mamy to. Mamy trochę jedzenia. Mamy ubranko ciepłe. Jak tu wygląda mój ten? Jest mi trochę ciepło, trochę pitno, trochę tego. Ja już tu byłem. Czy ja coś powinienem zjeść i się napić? Która jest godzina, powiedzcie mi? 9 rano, dobra, to idziemy łowić ryby. Nie pozostaje nam nic innego. Coraz więcej ludzi siedzi całymi dniami przed kompem, to chociaż że noga nogą mogą pochodzić sobie. Co, musisz iść na zamarznięte jezioro, tam jest chata, trepa, tam jest karabin myśliwski. Przecież tam jest, za każdym razem jest co innego, człowieku. Ale tam, gdzie była rzeka, tam było nieźle, powiem wam. W mojej postaci się bardzo szybko robi zimno. Zobaczymy zaraz, jak to z tymi rybkami jest, wiecie? Dobra, półtorej godziny. O, tak. Naprawdę się nie udało? 90% szansy i nie wyszło? Dobra. Jeszcze raz przeszukujmy. Grube rękawice jakieś. No nie, te gorsze zdecydowanie. Co, rozwalam teraz lód? Nożem go rozwalam. Kurde, masakra. Trzydzieści cztery minuty jeszcze zostało. Dobra, jeszcze półtorej godziny. No, przez jedną godzinę niech łowi. Zobaczymy, czy mu się coś uda złowić. No i co? Panie, złowiłeś coś czy nie, bo nie wiem. Zaczyna się robić zimno. Dobra, napijmy się. Zjedzmy batona. Okej. No. Jest! Co ja mam zrobić z tą rybą teraz? O kurde, surowa to średnio ją zjeść surową. O fuck, ale mi zimno. Trzydzieści minut będziemy szukać teraz drewna, nie mamy deski. Znaczy...
Dobra, ogrzejmy się. Start fishing. Może jeszcze jedną rybkę złapiemy. Jest! Kurwa, Boże święty, przepraszam, że przypnę, myślałem, że wilk przyszedł. Dobra, opening. Zupka się robi. I to jest ta, nie? Ale ona jest ciepła czy nie? Bo już nie wiem. Wiecie o co chodzi. Więc mi zgaśnie, kurde, ogień, a ja chcę rybkę z tego robić. Nie, nie gaś się. Jest! Dobra. Dobra, biegniemy stąd, bo jest nam ciepło. Póki nam jest jeszcze ciepło, to biegniemy do następnej miejscówy. Może musimy siekierkę znaleźć teraz. Najgorsze jest to, że musimy też mieć jakąś rozpałkę, nie? Ale chyba tą rozpałkę możemy z tego. Coś tu pozbieramy. O, mamy zapałki, dobra. Okej, okay, coś tu jest. O, łom. Ciekawe, czy się łomem dało otwierać te. Strasznie mi się pić chce. Dobra. Jak myślicie? Powiedzcie mi, czy myślicie, że mi się uda, że survival będzie... Teraz mi chyba już o wiele lepiej idzie, już strzeliłem o co chodzi. Już wiem, co tu może na mnie czekać, to czego się mogę spodziewać. Mniej więcej. Szukam tylko tu na tyłach, czy nic nie ma. Dobra. Dobra. I szybko przeszukujemy tą miejscówkę. Dobra, ten. Okay. Do picia byśmy potrzebowali, wiecie? O, jest drewno. Dobra, wychodzimy. Dobra. Jedno, co jest słabe na pewno, to to, że zginę za niedługo. Dobra. Idziemy tu do kolejnych domków, ale wiatr wieje. O masakra. Od razu nam kalorie spadają, jak idziemy pod wiatr. Jest. Dobra, czekajcie, zaraz zobaczymy. Dobra, jesteśmy zmęczeni, chce nam się pić. Nie jest nam jeszcze zimno bardzo. Okej, chce nam się pić, więc wypijmy to. Czemu już mamy na 29 kg? Co nam jest, że tak jesteśmy zmęczeni bardzo? O, jest. No nie, pusto.
postać jest bardzo zmęczona. Idziemy jeszcze do tych chatek rybnych. Aż dziwne, że mnie tu wiatr nie zawiewa, gdzie idę. Zobaczymy, czy się uda. Teraz bez rozpałki rozpalamy. Z litr wody byśmy sobie przygotowali, wiecie? Chyba się uda rozpalić, bo tak ładnie się kurde zajarało. Stopmy litr śniegu. Dobra, a teraz go przygotujmy. Teraz się go napijmy, bo chyba mi się pić chce, nie? Chyba, że jeszcze coś możemy. Mamy herbatę? Zróbmy jeszcze rybę jedną. Ile się wypija tej wody, jak ma się 1 litr? Zaraz zobaczymy. Prawie połowę wypiłem. I mi do zera spadło. Dobra, zupa pomidorowa, gotujemy. Gdzie jest ta zupa pomidorowa? I... ja nie wiem, która wartość to jest, to chyba 28,3, to jest to chyba ile możemy unieść. A jeszcze jesteśmy głodni. Pork and beans, cold. Otwórzmy to openerem. 67% pork and beans, cold. Dobra, gotuję to. No i co? Zjemy sobie to? Hot, o, a jest, hot open, dobra. No, ale jestem zmęczony bardzo. A, już wiem czemu, bo nie spałem dawno. Ile tu jest stopni? Tu jest 9 stopni. Dobra. Ile mam jeszcze tego? Godzinę, tak? Pięć godzin. 6 godzin, to prześpijmy się tu. 6 godzin. Bedroll. Kurde, właśnie nam gaśnie ognisko. Krancza zjemy. O ja psi, jaka pogoda naprawdę.
Czemu go znajdzie? Naprawdę zetnie Tinder w takim tym? W taką pogodę? Po nocy? Dobra, jeden softboot poszukamy. Jakaś muza się dziwna włączyła. Spróbujemy rozpalić freezing. Ciekawe, czy mi się podpałka zużywa. Jeśli ten Tinder plak nam się zużyje, to znaczy, że się zużywa. Ale to się da wycinać z lasu, więc spoko. Tak. Tak, zużywa się Tinder plak. Drewno nam się nie zużywa. Ale mamy 73% na rozpalenie ogniska. No rozpal się, rozpal się, rozpal się, żebyśmy nie zamarzli, bo już tracimy życie. Dobrą taktyką jest chyba spanie w nocy, a nie w dzień. Dobra. Dobra, poszukajmy dwóch tych... dwóch drewienek. Jeszcze raz. Poszukajmy teraz jeszcze więcej drewienek. Ja nie poszukałem drewienek. Ile nam jeszcze zostało? Godzina, dwie godziny prawie. Trzech drewienek poszukajmy. Musimy rybę zjeść chyba. Dobra, jest tam ciepło. Musimy się najeść. Zjedzmy rybkę. Ciekawe, ile rybka nam da. Tak nie spada nam to. Napijmy się tej wody. W śniegu stopmy trochę. Masakra, ja teraz jedyne co robię, to w kółku gotuję wodę. Przegotujmy go. Dobra. To ile on tej wody chce wypić, powiedzcie mi. Prawie cały litra wypił. Dobra, odpuszczmy te. Wieprzowina z fasolką. Z fasolą. Godziny jeszcze będzie wieprzowina z fasolą. Dobra, poszukajmy jeszcze trochę tego drewna. Siódma rano. Godzinę się prześpijmy.
całe żarcie, żeśmy sobie zjedli. To jest to wszystko. Nie, czekajcie. 2 godziny 30 minut jeszcze mamy tego. Co, weź ten wiatr ciszej daj. Ale to jest klimat, kurde. 2 godziny jeszcze. To możemy przez 1 godzinę. Wiecie co? A, wróćmy jeszcze przez 3 godziny połówmy ryby. Mamy jedną. Mamy drugą. Mamy trzecią. Mamy czwartą, dobra. Jedną rybkę, wszystkie rybki ugotujemy. Co się obżera przez stres. Wszystko jest spoko, tylko to jakby my w kółko robimy rzeczy, żeby przeżyć, a nie jesteśmy w ogóle, wiecie, nic nie zbieramy. Gdyby mi się zwiększała ilość jedzenia, ilość wody, którą mam przy sobie albo cokolwiek, a ja ciągle próbuję zrobić, wiecie, żebym no tylko przeżył. I patrzcie, już jest, już mi się pić chce. Zjem tą rybę. O kurde, 700 kalorii. Ale masakra, dobra. Stopię jeszcze trochę śniegu i spadamy stąd. Bo wiecie, w tym czasie co ja robię wodę, to on się robi, to mu się pić zaczyna chcieć, nie? Chociaż powolutku bardzo. Ugotuję. Znów jest kolej zmy... O ja pierdziele. Tu to chyba było, co? Już byłem w tej paczce, czy nie? Bo już nie pamiętam. Tej jednej. Tej chyba byłem. Czy to lepiej sprawdzę? Zdecydowanie by się mogła pogoda poprawić. Jedno jest pewne, wilki nie chodzą w taką pogodę, bo nie są durne. Jesteśmy bezpieczni. Biegnij, są, tutaj musimy się schować. Ja jestem starym traperem, ja tą mapę już na pamięć znam. Boże, jakie zimno tej postaci, okej. Warmer tutaj ma. Musimy iść blisko skał, żeby nas nie wiał wiaterek. Kurtki w ogóle nie mamy. Wcześniej było tak, żeśmy kurtkę znaleźli na samym początku, było super. Powinno wiać. Kurde, jak to się zimno robi, fuck.
teraz mi życie zacznie spadać, wiecie? Pierdziele. Czy mi się uda rozpalić ogień tutaj? Mało prawdopodobne. 50%, znaczy 50% szans to nie jest tak ten. No, to jest albo się uda, albo się nie uda. Uda się. I będziemy się ogrzewać tutaj. Freezing. Fuck. Nie moja wina, że taka pogoda. W sumie trzeba było tam siedzieć. Tak. Podpaliłem się. Co mam zrobić? Bandaż or... Moi drodzy, 3 minutki przerwy, zaraz do was wracam. Czekajcie. Dobra, moi drodzy.
Dobra, to nie pomaga. Tyle. Tyle w temacie. Uciekamy stąd dalej. To była strata czasu i strata drewna. Rozpalenie tego ogniska. Przy skałkach trzeba chodzić, bo się wtedy cieplej robi. Nie wiem, co to za jagódki, ale zbieramy to. Albo słyszę wilki, albo jeleń na rykowisku. Kurde, zamarzam. Niech tu jakiś, niech tu jakaś chatka będzie. O jaje, nic nie ma. Czy coś tu na pewno jest, tylko ja nic nie widzę kompletnie. Boże, mogłem przespać tą pogodę. Nigdy więcej w śnieg nie wchodzę. Bezsens jakiś kompletny, kurde. O, przejaśnia się chyba. Patrzcie, 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 patrzcie. O, jest jakiś most. Jak most, to może i jakiś domek będzie przy moście. Bo zamarzam. Jest! Jest schronienie, jakaś tama chyba, czy coś. Tak, udało się. Hydrodam. Dobra. Trochę zamarzamy, ale będziemy mieli mięso z niego. Dobra. 1 kg mięsa żeśmy wy tego. Tylko żeby się dało wejść. Jest! Udało nam się. Drewno, drewno, szybko jakieś drewno znajdźmy. Dobra, mamy rozpałkę, mamy kanister na, z rozpałką. Zapałki. Znajdźmy tu gdzie się można ogrzać, nie? Tu się nie można ogrzać. Weźmy coś w first aid kit. Gdzie mam rozpalić? Na zewnątrz ognisko? Nie rozumiem. Ła! Kurde, no nie mogę! Wilk siedział w tamie, no niemożliwe to jest! Znów mnie zrobił po przerwie! Ach! Najgorzej, kurde, najgorzej po prostu. Co za życie. Tu są wilki, minki, wyczuwam fail. O masakra. O masakra.